Państwa bardzo serdecznie, Aniu, na platformie Fundacji Budzimy Uśpione Umysły. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianach w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, które w większości weszły w życie w czerwcu 2022 roku. Zdajemy sobie sprawę z braku czasu na ich analizę, dlatego myślimy, że dobrym wyjściem jest omówienie ich razem z nami. Trzecim obszarem zmian to są obowiązki pracodawcy. I one dotyczą obszarów, które do tej pory nie były specjalnie uregulowane. Przede wszystkim nadano status podmiotom zatrudniającym, które są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, mimo że nie posiadają numeru identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Kolejna zmiana związana z obowiązkami pracodawcy, w tym momencie artykuł 8, dotyczy zobowiązania mikroprzedsiębiorców, którzy nie musieli podpisywać umów o zarządzanie w sytuacji spełnienia pewnych warunków. Przypomnę, wszyscy podpisali umowę o rezygnacji i nie było wskazanego obrotu 2 miliony euro, to ci przedsiębiorcy mogli nie podpisywać umowy o zarządzanie w ogóle. Ale wyzwania z PFR-u dostawali. Nie było regulacji, która by mobilizowała przedsiębiorców do odpowiedzi do PFR-u. Na chwilę obecną taką regulację mamy i ustawa nakazuje odpowiedzieć do PFR-u na wezwanie albo do zawarcia umowy o zarządzanie, albo do złożenia wyjaśnienia, dlaczego taka umowa nie została złożona. Czwarty obszar to zasady informacji pomiędzy instytucją finansową a podmiotem zatrudniającym. Szczególnie dotyczy to informacji o finansach pracownika. Wiele do tej pory sytuacji było takich, że przy wypłatach, czy naturalnych, czy transferowych, czy zwrotach środków, instytucje finansowe informowały o tym pracodawcę. W chwili obecnej pracodawca dowie się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie miał zalecane wstrzymanie naliczania składek PPK. Będzie po prostu mniej raportów. I piąty, ostatni obszar zmian w ustawie o PPK omawiany dzisiaj. Do tej pory Państwowa Inspekcja Pracy mogła ścigać wykroczenia tylko w ramach artykułu 106 i 107. W chwili obecnej dodano artykuł 108, czyli nakłaniania do rezygnacji z PPK pracowników bądź ich uczestników. A gorąco i serdecznie zapraszamy na korzystanie z bezpłatnych konsultacji w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Dziękuję i zapraszam.